a jak ci to ja, dam ci usta, czy ty to ty, a jak ci to ja, dam ci oczy, czy ty to ty, a jak ci to ja, oddam dotyk, czy ty to ty, a jak ci to ja, dotyk, dam ci usta, za a jak ci to ja, oddam dotyk, czy ty to ty, a jak ci to ja, mój kochany, czy ty to ty, a jak ci to ja, za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk, oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobra noc za noc. Czy ty to ty, a ja czy to ja? Oko za oko, dziewczyna, szamana nie zna nigdy słowo. Dziewczyna, szamana nie posłucha. Ani żadne z gwiazd nas nie ogarnie zbyt ciężko raz. Grawitacja nie obejmie nas. Nie spadać, nie chcę widzieć ja. Byle nie ja. I proszę bardzo, jak pięknie się zaczęło, śpiewająco, jak powiedziała nasza koleżanka Iwona, a wśród naszych gości, no, akademicki chór Politechniki Opolskiej, a wśród nich, no, prowadząca wybitnie ten chór, Ludmiła Wyczal-Zawadzka, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Do tego jeszcze Katarzyna Pasternak, sopranistka i Tomasz Pilch, tenor. Witam. Witamy serdecznie. W ogóle, czy da się tak z samego rana rozśpiewać? To jest takie pierwsze pytanie, ponieważ... Nie, ważniejsze jest inne. Jakie jest ważniejsze? Jak zebrać studentów o Przepraszam, zapomniałem. Proszę, dobrze, proszę. Ważniejsze, przyznaję, jak ich zebrać o tej porze? Myślę, że z przyjemnością tutaj przyszli. Troszeczkę musiałam oczywiście użyć swoich argumentów, ale były to argumenty, że to piękna przygoda i wspaniałe spotkanie. I tak o poranku jeszcze nie śpiewaliśmy. Także nowe doświadczenie. I nowe doświadczenie, tak. Uśmiechnięcie, tak. Rozśpiewanie o 7 rano, proszę bardzo. Czyli to moje pytanie o aparat głosowy po prostu z samego rana jest zasadne, tak podejrzewam. Jak najbardziej. Że po prostu jak mam nadzieję, że Państwo myśmy nie słyszeliśmy nic złego, nic złego. Też przygotowywaliście swój aparat głosowy. Oczywiście, że tak, dlatego wiemy, jak trudno jest o tej porze. Tak. Dobrze. Ale jeżeli chodzi właśnie o chór, to chciałbym się zapytać po prostu, czy to jest coraz popularniejsze na przykład wśród studentów, żeby na przykład tak zostać chórzystą, chórzystką, bo na przykład myślę, że o wiele popularniejsze byłoby zostać wokalistką zespołu rockowego, bądź wokalistą zespołu na przykład hard rockowego. No, z pewnością tak, gdzie każdy chce być indywidualistą, jednak nasz chór łączy taką pasję i sentyment do śpiewania. Tworzymy taką jedną zgraną rodzinę, więc każdy, kto do nas przyjdzie, naprawdę dobrze się czuje. Staramy się go objąć w nasze ramiona i trzymamy tak długo, jak tylko się da, żeby nas nie opuścił. Ale można powiedzieć, że to teraz elita. Kiedyś były takie czasy, że w zasadzie każdy zakład, szkoła miał własny chór, a teraz... Bądź orkiestrę dętą. Bądź orkiestrę dętą, tak. No,
teraz na palcach jednej ręki, myślę, można zliczyć w całym województwie chóry. Przesadziłam. No dobrze, prawie ale jest zdecydowanie mniej. Są teraz chóry. No tak, rzeczywiście. Ale jeśli chodzi o uczelnie, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, zdecydowanie mniej. No. Jest mniej, ale myślę, że to jest taki moment, w którym jest szansa znowu odrodzić tą muzykę choralną. Tym bardziej, że widać, że młodzi ludzie się pasjonują tym, więc jest to na pewno pole do popisu dla tych, którzy tworzą. Ale naprawdę miałam kiedyś okazję być też wśród takich nauczycieli, którzy uczą chórę w szkołach i robią to z wielką pasją i zaangażowaniem. To byłoby krwdzące, gdybyśmy powiedzieli, że ich nie ma. Ja się w ogóle nie zgadzam z moją koleżanką. A to się ze mną nie zgadzasz. Nawet jak nie masz racji, a szczególnie wtedy. I tym bardziej się z tobą nie będę zgadzał. Niezależnie od wszystkiego. Nie, spotykam tyle wspaniale rozśpiewanych dzieci, biorących udział w zajęciach, śpiewających tu, tam, nagrywających płyty. No tak, ale chór to, wiesz, trzeba wszystkich zebrać w jednym miejscu. Trzeba jednak sporo czasu poświęcić, żeby tak śpiewać jak wy. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Po pierwsze, trudne utwory. Po drugie, jeszcze kilka warstw tego śpiewania. Nie potrafię tego nazwać profesjonalnie, ale to wszystko brzmi. No, to ogrom pracy, prawda? To nie jest tak, że się wpada na pół godziny na próbę. O nie, no. No to jak jest? Próby to są 2 razy w tygodniu, po 2 godzinki minimum. Ale tak właśnie, że brzmi to fajnie i tak dalej, każdy to mówi, ale mi się wydaje, że najważniejsze to jest jednak to, że my po prostu chcemy śpiewać. I dlatego nam to wychodzi. Ten rodzinny element, wydaje mi się, jest szalenie ważny, tak. o którym tutaj wspomniał pan Tomasz, prawda? Czyli taka wspólnota, taka budowanie wspólnoty, bo tak właśnie, jak rozmawiam z chórami... Czujemy jak taka duża rodzina. A rodziny z tego są potem? Chóru? W sensie? Tak, zdarzają się, dokładnie. Śpiewaliśmy nawet na ślubach naszych chórzystów, którzy się poznali na chórze. Także to wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest dobra informacja. Dobra reklama. Dobra reklama, tak. Bo tak się mówi, że po prostu, że wchodzi się do domów tam, gdzie ludzie śpiewają, prawda? Ponieważ mamy... jest, gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. No my jesteśmy rozśpiewaną rodziną i oczywiście mamy rzeczywiście takie pary, które poznały się na chórze i już są zaobrączkowane i czekamy na powiększanie ich rodzin po to tylko, żebyśmy znowu mogli zasilić nasze szeregi kolejnymi sopranami, tenorami, altami, basami. Ale to też pracę zapewnia, wie pani, po prostu, bo są oprócz wesel są chrzciny potem, komunie. Ale my śpiewamy dla przyjemności, to nie praca, także akurat nie, tutaj... Ja wiem, no, ale przyjemności tego, nigdy za mało. Rozmawiamy tutaj o przyjemności i to widać, że tę przyjemność czerpiecie z chóru. A na ile to jest trudne? Ja nie pamiętam, w której części, czy u Pana Boga w ogródku, czy u Pana Boga za miedzą, też jestem fanką, padło takie zdanie, że a co tam w chórze śpiewać, wystarczy równo gębą ruszać. Tak? To był cytat. No, to są oczywiście... jak to jest z tym śpiewaniem? To znaczy tak, w naszym chórze większość osób to jednak osoby, które przychodzą tutaj, bo tego pragną. Nie zawsze mają przygotowanie muzyczne, a najczęściej po prostu go nie mają, ale bardzo chcą śpiewać. I to jest jakby już ta pasja ich i to jest jakby pierwszy element, który dla mnie jest najcenniejszy, więc dostaję tych moich geniuszy i staram się teraz z nich uczynić diamenty, oszlifować te brylanty na takie, abyście mogli tak podziwiać, jak dzisiaj śpiewają. Natomiast praca jest długa i znojna, aczkolwiek staram się im ją uprzyjemniać różnymi swoimi pewnie działaniami i też koncertami. Pracuję nad emisją głosu, a później trwa bardzo długi proces takiego uczenia się głosu w swojej partii, czyli soprany uczą się tylko swojego sopranu, altu i tak dalej, a później próbujemy to wszystko razem złożyć. No i jest jeszcze długa praca kolejna nad tym, żeby wykrzesać emocje towarzyszące najczęściej słowom, które stworzyliście śpiewamy. Piękną tradycję tutaj w Opolu, ponieważ po prostu bardzo intensywnie i pilnie pracujecie nad tym, żeby w trakcie festiwalu zawsze macie swoje wyjątkowe 5 minut. Wszyscy o was mówią. Ja powiem wam, że na te gwiazdy to ja głównie dla was. Dziękuję. Tak, że to nie o to chodzi, że gwiazdy im tam odsłonią na rynku w Opolu. Chodzi o to, że właśnie wasz chór wyjdzie i zaśpiewa swoje własne interpretacje, swojej własnej aranżacji ich utwory. Dużo czasu wam to zajmuje właśnie, żeby tak poszukać własnej drogi? No proszę tutaj się spowiadać. Czasem mamy bardzo mało czasu na przygotowanie, ale zdarza się tak, że zaczynamy na przykład już od marca. Mamy świeżutko napisane utwory, które musimy nauczyć się do tego czerwca. Pani pisze te utwory? Nie, aranżerem tych wszystkich utworów jest mój brat, Radosław Wocial. To on tworzy dla nas takie
Takie bukiety, bo to są bukiety. To są bukiety, my to nazywamy mozaiki muzyczne, ale co najważniejsze, myślę, że tym odróżniamy się też od innych chórów w Polsce, że mamy takie dzieła. Zazwyczaj chóry, jak śpiewają, to śpiewają cały utwór jednego artysty. Od początku do końca wszystkie zwrotki, a my w sposób, myślę, że w sposób sprytny Radosław Wocian tworzy aranżację, łącząc z czasami tej styczkowskiej. Było to styczkowskie, ale tak, bardziej wasze w sumie niż styczkowskie. To znaczy, tam były wszystkie dźwięki styczkowskie, tylko na przykład w pewnym momencie, tak jak zauważyłaś, trzy głosy jednocześnie śpiewały, a każdy inną piosenkę. To są takie nasze. I to jest coś, co nie jest często spotykane i to jest taki nasz sposób na to, żebyśmy byli inni. Dobrze, to jak to z tym przygotowaniem, bo nie skończyłaś, weszliśmy ci w zdanie. Czyli w marcu dostajecie już utwór, tak, który macie zaśpiewać. Spotykamy się normalnie na próbach, a w maju zawsze wyjeżdżamy na warsztaty, 3 dni, tylko cały czas śpiewania. No i cały czas właśnie ćwiczymy te utwory. I później, jak już naprawdę jest taki tydzień przed tymi gwiazdami, już takie napięcie, nerwy, to zdarzy się tak, że codziennie mamy te próby. I czasami siedzimy do godziny 11 w nocy, żeby jednak wykorzystać każdą minutę przed tym występem. A ja się bardzo cieszę, że to mówisz. Bo to wszystko się nagrywa, znaczy nie nagrywa, idzie na żywo, ale my to też nagrywamy. Ale nagrywa się też. Nagrywamy to dla potomności. Tym gwiazdom trzeba puścić, ile wy się napracujecie, żeby ten występ przed odsłonięciem gwiazdy na festiwalu opolskim, tej neopolskim rynku, był taki, a nie inny. Ale wydę ci słowo i powiem ci, że gwiazdy... Są pod wrażeniem. Wiedzą. Nie, doskonale wiedzą, bo oni też przeszli taką drogę najczęściej. Nie zawsze trzeba śpiewać w chórze, żeby wiedzieć, że to jest taka trudna droga. Po prostu bez tej pracy oni też nie, te gwiazdy nie byłyby gwiazdami. Pamiętacie, jaka to gwiazda? Czyja gwiazda odsłonięta? Po strojach może zidentyfikujecie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie te występy, zawsze po prostu zjawiskowo. To piosenki Jacka Cygana. Oczywiście, że Cygana. No. Ale dużo chyba przyjemności czerpiecie też i radości z takich zespołów. Bo to nie tylko praca. Tradycja, na którą w sumie czekamy cały rok. I od zakończenia jednej gwiazdy już czekamy na następną, tak? Zawsze to jest jakaś niespodzianka, bo do końca nie wiem, jaką gwiazdę zaśpiewamy. Więc tak jak Kasia mówiła, gdzieś w marcu dostajemy nowy tekst i wtedy dopiero dowiadujemy się, kto przyjedzie do Opola i czyje piosenki zaśpiewamy. Macie już na ten rok? Bo marzec w końcu. Jeszcze drugi. Jeszcze nie wiemy, ale my zawsze tak jakoś przewidujemy, kto może być w tym roku. Bo już, kogo obstawiacie w tym roku? No ja też myślę, że jeszcze jest parę gwiazd, które nie dostały gwiazdy, tak nie mogę o tym ja decydować, bo to nie moja. Natomiast chcę powiedzieć, że rzeczywiście jak już tak dużo gwiazd jest, bo to jest ponad 40 tych gwiazd, myśmy śpiewali 36 gwiazd, więc rzeczywiście już bardzo dużo tych piosenek też mamy. Natomiast czekamy jeszcze na takie nasze, ja myślę, że jeszcze znajdą się gwiazdy, które nie dostały, a powinny. Najtrudniejsza gwiazda, to znaczy najtrudniejsze utwory. Znaczy, ja byłem 2 razy na gwiazdach i dla mnie pierwsza gwiazda, którą miałem, gdzie to był naprawdę stres, gdzie po raz pierwszy stanąłem przed gwiazdą i tak dalej, to była Edyta Geppert, gdzie te utwory są jej też niemalalne, są trudne naprawdę. I to był dla mnie nie dość, że stres, bo po raz pierwszy, to jeszcze naprawdę trudne utwory, które musieliśmy zaśpiewać. To dla mnie było takie najtrudniejsze. Dla mnie to chyba tak bardziej technicznie to najtrudniejsze było do zaśpiewania właśnie Jacka Cygana. Było bardzo trudne, mało czasu i sopran też miał tam wysokie dźwięki. No też była. Jaka róża. Kasia skromnie, ale Kasia też jest solistką w naszym chórze i też występuje solo. Ale myśmy nie ćwiczyły tego, nie pytałam, a mogłabyś tak ten sopran, tak? Czy to się nie da? Tak? A co ty myślisz, że to tak? No 7 rano. Że inni śpiewają tak, wiesz, jak ty wiersze piszesz. Natomiast czujecie, może jak mają tak śpiewać, jak ja wiersze piszę, to lepiej rzeczywiście innym razem. I tu się zgodzę. I tu się nie pokłócimy. Natomiast czy po tym waszym występie gwiazda jeszcze jakoś zapamiętują was, macie jakiś zwrot z ich strony? To znaczy sam moment, kiedy dla gwiazdy śpiewamy my, to potem jest rzeczywiście takie spotkanie z nią, bo ona oczywiście zawsze się czuje bardzo wzruszona. Każda z gwiazd, która była, czy zespoły, czy kobiety, czy mężczyźni, zawsze niesamowicie przyjemne jest to, kiedy gwiazda staje obok nas. My powtórnie śpiewamy już podczas braw, bisów i gwiazda śpiewa razem z nami. To chyba przyznajcie wszyscy, że najlepiej to wspominamy. Wtedy, kiedy kiwają głowami, także że to jest najbardziej przyjemne.
Pierwszy raz Basia Czerczelewska tak zrobiła. Jejku, pamiętam, że to i we mnie, i w całym chórze wywołało. No oczywiście. Natomiast teraz już coraz częściej te gwiazdy stoją. Natomiast ja mam faktycznie, bo ja później mam przyjemność z nimi zjeść wspólny posiłek i są naprawdę pod wielkim wrażeniem, także naprawdę doceniają nasz ogrom pracy włożonej. A masz w chórze łowców autografów? Ja się tak zastanawiam, czy w chór potem w taką kolejkę długą się ustawia. Powiem ci, że mamy łowców autografów, ale te, uwaga, tylko na naszych nutach. Na waszych nutach. Tak, pięknie, mamy to takie. To jest zbiór. To jest zbiór. Muzeum Polskiej Piosenki wysłuchało tutaj w Opolu akurat tej informacji. Ciekawe zbiory się szykują. Dziękujemy wam serdecznie. Trzymamy kciuki. Ale jeszcze zaśpiewacie dzisiaj dla naszych widzów o poranku. Na dobry początek dnia. Szkoda, że nie zapytałem o tą obrączkę, że to też churalna, ale to nie. Myślę, że jakoś jeszcze okazja. Poza anteną. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy.